Napisałem dwa takie pisma. Jednym jest Rząd, to jest wydanie z 1928 roku. Tutaj warto zajrzeć sobie na stronę 154 tego pisma. Drugim jest Ochrona, wydana w 1936 roku. Tu warto sobie na stronę 6 zajrzeć. I trzecim w sumie czasopismem jest Uleczenie, wydanie z 1938 roku. No i tutaj warto sobie na stronę 11 zajrzeć. No i co my tam widzimy? Ano, widzimy coś takiego, że Świadkowie Jehowy piszą otwarcie, że w ogóle nie ma czegoś w rodzaju religii chrześcijańskiej. Czy w drugim czasopiśmie religii chrześcijańskiej nigdy nie było i nie będzie. A w trzecim żadnej chrześcijańskiej religii nie ma. To jest bardzo ciekawe, bo ja często mam przed oczami tę ich właśnie durną książeczkę w postaci prowadzenia rozmów na podstawie pism, gdzie oni tam się wiją jak piskosz, co powiedzieć muzułmaninowi, co powiedzieć buddyście, hinduiście, Żydowi, a co powiedzieć chrześcijaninowi, gdzie oni otwarcie mówią, że są chrześcijanami. Tymczasem przed II wojną światową oni otwarcie twierdzili sobie, że czegoś takiego jak religia chrześcijańska nie ma, że nie istnieje. Ja te zdjęcia, które tutaj widzicie, zdejmę w tej chwili, a pokażę wam coś jeszcze ciekawszego. Zajrzyjmy sobie do strażnicy z 1 sierpnia 1999 roku na stronę 9. Tam czytamy coś takiego. Mimo iż we Francji Świadkowie Jehowy są pod względem liczebności trzecią religią chrześcijańską. O, nagle im się odwidziało. Nagle doszli do wniosku, że są chrześcijanami. Tak? I że religia chrześcijańska istnieje. Prawda? Że są wierni i tak dalej, i tak dalej. No, ale zróbmy sobie jeszcze taki pewien myk i zajrzyjmy do takiej jeszcze innej publikacji. Zajrzyjmy sobie do takiej publikacji, gdzie będzie, ona się nazywa bardzo fajnie, Sędzia Rutherford demaskuje piątą kolumnę. To jest akurat wydanie z 1940 roku i na stronie 17 możemy przeczytać coś takiego. Świadkowie Jehowy nie są sektą, nie są religijną organizacją, prawda? Czyli wcześniej twierdzili, bo to jest też, zauważcie, że 40 roku to były wydania z 36, które na początku pokazywałem, więc w 36 twierdzili, że nie ma czegoś takiego jak religia chrześcijańska. 4 lata później twierdzą, że nie są żadną, absolutnie żadną nie są organizacją religijną. No, niby w tym by nie było nic dziwnego, gdybyśmy nie zajrzeli sobie znowu do strażnicy z 15 października 1998 roku i tu czytamy. Tu możemy sobie, jak ktoś ma tą strażnicę, spokojnie zerknąć na stronę 25 i tam będziemy czytali coś takiego. W 1989 roku Świadkowie Jehowy w Polsce zostali zarejestrowani jako organizacja religijna. O co tu kuziwa chodzi? No, jak nikt nie wie, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ulubionym motywem, tak naprawdę, na który często powołują się Świadkowie Jehowy, to jest, tutaj tam u Świadków Jehowy wiadomo, zależy jak światełko zaświeci, to oni będą mówili to, co chcą powiedzieć. Mi się, rozmawiając ze Świadkami Jehowy, kojarzą moje wykłady z metafizyki z profesorem jednym. On kiedyś przyszedł i powiedział, że białe jest białe, no bo nie jest czarnym, więc białym powinno nazywać się. Dzień później ten profesor przyszedł, powiedział, białe jest czarnym, niekoniecznie jest białym, więc czarnym może nazywać się. No i jeden z błyskotliwych studentów wtedy powiedział, ale panie profesorze, wczoraj mówił pan całkowicie co innego. A on mówi, a co mi obchodzi wczorajsze głupie gadanie? No nie?
I tutaj jest ze Świadkami Jehowy bardzo, bardzo podobnie. Ulubionym motywem Świadków Jehowy jest to, że będą tłumaczyć, że Kościół katolicki też wycofywał się z niektórych teorii, tez i tak dalej, i tak dalej. Być może, tylko że jest pewna różnica. Kościół katolicki nigdy w życiu nie wycofał się z żadnego dogmatu. Jeżeli dogmat został uznany, jest to prawda objawiona, dziękuję za występy, nigdy z żadnego dogmatu się nie wycofał Kościół katolicki. Mógł się wycofać z pewnych tez, mógł twierdzić, że Ziemia jest płaska, a potem się okazało, że okrągła, oczywiście. Ale kwestia, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła, nie był nigdy żadnym dogmatem. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jak ktoś chce wiedzieć, jakie są dogmaty, polecam, żeby sobie zerknął do Brewiarium Fidei. Jak ktoś ze Świadków Jehowy to ogląda, też niech sobie weźmie i tam zajrzy, bo naprawdę warto, zanim zacznie oczerniać naukę i doktrynę Kościoła katolickiego. To jest właśnie pies pogrzebany, bo chyba to, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie, to tak naprawdę jest istotą sprawy, jest podstawą, prawda? Tymczasem Świadkowie Jehowy od samego początku twierdzili, że nie ma czegoś takiego jak religia chrześcijańska. Potem, kiedy zaczęło im to być wygodne, no to zaczęli brać i przyznawać się do chrześcijaństwa. Tak samo na podstawie tej książeczki Prowadzenie rozmów na podstawie pism, bardzo chętnie przyznaliby się do judaizmu, do islamu. Tak naprawdę wzięliby się, przyznali do wszystkiego, co jest tylko tak naprawdę możliwe, żeby mieć z tego zysk. A zysk to raczej w porównaniu do Biblii to nie jest prawda. Im nie chodzi o prawdę. Im chodzi po prostu o zysk i stąd po prostu pojawiają się rozmaite manipulacje.